Ja pierdzielę, ty. Wiesz, ile facetów żyje na planecie Ziemia? Miliardy. Każdy ma ptaka, każdy ma kutafona. No i co z tego, ty? Takie życie, no i... Ja się nie wstydzę, no. Kto nie wysłał dziewczynie ptaka, niech rzuci kamieniem. No i taka jest prawda. Jesteś gejem? No i dobrze, to bądź. Ja chyba też zostanę, bo te dziewczyny niektóre są takie zepsute. Nie, nie zostanę, żartuję. Dobra, zostawiamy obserwację. To jest ten moment. Pamiętajcie, 22 sierpnia rusza projekt Urzędnicza Odrodzenie na Kiku. Link do platformy, gdzie będą transmisje, macie na plakatach na wszystkich moich mediach. Możecie oglądać na komórce, na telewizorze, na tabletach, na komputerach. No i w dniu premiery, jak już ruszy ten live, będę wam rozdawał kody PaySafeCard na czacie. Za około 500 zł łącznie. Będę na czacie wam dawał pieniążki. Taka nagroda, kto będzie aktywny, nie? Kody PaySafeCard, kupię se w Żabce. Możecie to wykorzystać na Netflixa, do gier, jakieś zakupy Google Play. Po prostu będę wam kody podawał na czacie. Mała twoja parówka. No w zwodzie 18 nawet mam. 17-18. Zależy co wezmę. Słuchaj, ale nie gadamy na ten temat i tyle, nie? Ważne, że dziewczynę jak mam, to zadowalam ją i nic innego mi nie obchodzi. No pewnie, że jest dobrze. Dagmara, kurde, zawsze było dobrze. Wyjebane. Ja pierdzielę. Dobrze, ty. Takie życie. Być sobą. Czat zaliczy. Miła do czasu. Słuchaj, to jest czat nowego kanału. Tutaj nikogo nie zbanowałem, nie zablokowałem żadnego słowa. Tutaj jest wszystko. Są wszystkie osoby, hejterzy i tak dalej. To jest totalna Armagedon. Ja powiedziałem, ja mam wyjebane już. Ja nie patrzę na to, czy ktoś mnie wyzywa, czy nie. Ja już swój malutki cel osiągnąłem. Cześć, Roxy, cześć. Jest wolność słowa u mnie na ten moment. No chyba, że ktoś przegnie pałę. Możecie u mnie pisać, co chcecie. Dzięki, Darko, za obserwację. Powrót do ustawień fabrycznych, nowe uniwersum. Nie, no ja tam będę ćwiczył. Tam zobaczycie również, będzie siłownia, sauna tam jest, siłownia. Atlas będzie w tym mieszkaniu. Atlas do ćwiczeń. Kupimy worek, kupimy, nie wiem, co tam będzie trzeba. Tam ja będę ćwiczył również. Będzie czwarta kamera, będzie Magical napierdalał trening. Na Atlasie. Pompeczki, jakaś, nie wiem, drążek, tak, worek. To nie będzie tam, wiecie, to będzie wszystko. Szwecja, pozdro. Dlaczego mieszkasz w hotelu? No bo ja nie mam na razie mieszkania żadnego. Sprawdziłeś to, czemu masz... Nie wiem, czy mam jedną większą czy mniejszą źrenicę. Nie skupiam się na takich rzeczach. W piątek, jak okulista będzie miał jakiś termin wolny, to w piątek idę do lekarza, to wam zdam relację. Skąd te... Oby nie było jak kiedyś... Nie, no nie będzie jak kiedyś. Mamę w to nie miesza. Mama będzie swoją ścieżką idzie. Też czekają najprawdopodobniej kolejna walka. I tak dalej. Słuchajcie... Kurde, ty... Wypadek był? A nie, tu śmieciarka. U mnie będą osoby dorosłe. To, co te osoby będą robiły, gadały, czy cokolwiek robiły, to ja za nich za bardzo nie odpowiadam, tak? Wiadomo, że jak będzie jakieś przegięcie pały, czy coś się będzie złego działo, to ja będę reagował, będę tego pilnował. To będzie u mnie, będę musiał pilnować porządku. Nie pozwolę, żeby komuś się stała krzywda albo coś, wiecie. Bez przesady. To ma być humorystyczne, ja będę DJ-em, będę muzy puszczał, ma być wesoło. Żyjmy dobrymi myślami. Myślmy pozytywnie, a nie, że nie wiadomo, co wy myślicie, że tam będzie. Bo wy tak, niektórzy piszecie, jak ja bym miałbym zaraz kogoś, nie wiem, pobić, zabić lub nie wiadomo, co miałbym zrobić, ty. To będą normalne live'y, będzie Ocean Drive, jakieś zerowania, jakieś, nie wiem, wspólne śpiewy na tej barki, bo to też nie jest nic złego, jak jest 21.37, wspomina się Jana Pawła II, świętego naszego. Też jest to fajna rzecz, żeby pamiętać. No będę dbał. Będę dbał. Teraz 2 tygodnie trochę odpocząłem. Za dużo czasu przebywam sam, no ale nie mam z kim przebywać. Kurczę, no brakuje mi tej drugiej połówki, ale to chyba każdemu, nie?
No, słyszę. Nie, Dziara mieszka w Holandii z Rozim, z Zoskiem. Zrobiłem 2 lata temu, siedziałem chyba. Przy alkoholu. No słuchaj, to jest 10-lecie, to jest jubileusz. Mi się wydaje, że jest co opijać. No, jestem na wolności, mam prace społeczne, które robię. Mama odzyskała drugie życie, jest zdrowa, walczy, zarabia również na przyszły dom nasz wspólny. Ja wracam do internetu, robię fajny projekt, w który inwestuję dużo pieniędzy, przez który dostałem w ryj, żeby w to zainwestować. Więc 10-lecie urzędniczej, każdy jest zdrowy, żyje, jest szczęśliwy. Mi się wydaje, że warto się napić na tego kociołka mojego. Z moimi znajomymi, czy z nowymi dziewczynami, czy z widzami, którzy przyjadą do mnie, jak zaproszę ich, nie? Czy serio będzie koczył jak 36 litrów? Będzie na pewno taki gar, może go jakoś fajnie okleję, zrobimy specjalną grafikę, ale 36 litrów, powiem ci tak, 5 litrów starczyło na 4 osoby. Tam będzie 10-12 osób, więc w tym garze nie wiem, czy będzie 36 litrów kociołka, ale 15 na pewno zrobimy. Żeby nie mardować, nie? Spali się jako kleisz? Co się spali? Czemu jesteś pobity? Bo się biłem tydzień temu, 2 tygodnie temu. Co ci się stało? No walkę miałem w prime przecież, walkę wieczoru. Przegrałem, w oczy dostałem niestety. No gar będzie miał 36 litrów. Taki wyjebany, nie? Tak będę... Menelixy... Ale będą jaja, się nie mogę doczekać już. O Jezu, ile ludzi na to czeka, jak piszą do mnie, że w końcu, że super, że to... Fajnie, bo dużo ludzi z nami się zżyło, jak to mówiłem kiedyś w uwadze, nie? Ludzie nie mają co wieczorem robić, włączą sobie takiego streama naszego. Fajnie, fajnie. Czy będzie patologia? Nie wiem, co znaczy dla ciebie patologia. Ale słuchajcie, wy mnie cały czas wyzywacie od patola, od patologii, to co ja mam robić? Chcecie, to macie, i tak mi tak nazywacie. Byście napisali, Daniel, zmieniłeś się, jesteś fajny, w porządku, nie ma patoli. Ale i tak mnie wyzywacie, więc w dupie to mam i pokażę wam patole, jak będzie trzeba. No nie wiem, ale co znaczy dla was patologia? Patologia jest w donate'ach, to się zgodzę. To, co się dzieje w donate'ach, jak nas wyzywają i obrażają. Dorobi się na donate'ach. Ja w donate'y nie celuję, ja celuję coś innego. Nie celuję w donate'y. Ale donate'y będą włączone, oczywiście, że tak. Na nocnym spaniu też, na głośnikach. Będzie grubo, no pewnie, że tak, no. A w trudnych sprawach, w telewizji, co się dzieje? Tam nie ma patologii? Teraz jakiś program na TVN-ie czy na Polsacie będzie wychodził Swingersi z Fabiańskim, który w fejmie się bić nie umie, tylko klepia, zarabia 2 miliony za 3 walki. Ruchają się wszyscy jeden z drugim, dzieci to komentują, a rodzice robią swingersów, ty. To nie jest patologia? W biały dzień, co reklamują? Ja nawet przełączam te gówno, bo mam uczulenie na takie rzeczy, na takie zdrady, na takie kurestwo, nie? Żygam czymś takim i to muszę to powiedzieć otwarcie, nie? Trochę mi wkurzyliście. Trochę jo, no. Gdzie i kiedy będzie? Tak, live'y będą za darmo. Będą na Kick.com Daniel Magical. W plakatach macie link. Macie w opisie TikToka, Instagrama, wszędzie macie odnośnik do platformy Kick. Plakaty moje zobaczcie, wszędzie wrzuciłem dzisiaj. Wróciłeś na urzędniczą? Jeszcze nie, na urzędniczą nie wrócę. Urzędnicza jest tam, gdzie są ludzie z urzędniczej, czyli na przykład ja. Patologia jest, jak ktoś umrze. No kiedyś tak powiedziałem, no. Ale mi chodziło o to, że jeżeli są streamy i ktoś umrze na wizji, bo się zachleje, zaćpa, to wtedy jest patologia. Dlatego ja tak powiedziałem. Czekajcie, bo ktoś mnie dzwoni. Z wami widzowie to można dyskutować, bo... Z wami to można dyskutować. Ktoś wejdzie, ktoś wyjdzie. Kiedyś powiedziałem, patologia jest, jak ktoś umrze, ale chodziło mi o to, że na wizji przechla się, przećpa, albo się popełni samobójstwo, albo coś. Jak ten psychotrop chciał się pociąć, tak? Zabić na przykład. To by była dla mnie patologia, w ten sposób, dlatego to powiedziałem. Kup mieszkanie kowane na chwilę to. Siema, ej, siemanko, siemanko, lecimy, tapujemy, tapujemy. Tapujemy, dziękuję za różyczki. Mam z tymi oczami coś, no. Mam większą, nie? No i to mam za trzmetak, więc ja mgłę. No trudno, no słuchajcie, no trzeba iść do okulisty, no. Ważne, że jeszcze widzę. Najlepsze jest to, że będę miał kilka walk, wygram czy przegram, zarobię na dom, a nie będę widział. Będę ślepy w domu siedział, ty. Się śmiałem dzisiaj z Łukaszem.
Ale ja nie dostałem w pierdolu, ja się nie czuję, że dostałem w pierdol. Ja się dobrze czułem po walce, to Rafonik zdychał oparty przy ścianie, w telefonie siedział, ledwo stał. Mi trafił w oczy, ja nic nie widziałem. Kondycję jeszcze miałem, palce wszystko, ręce całe, szczęka, nos, nic nie jest złamane, zęby wszystkie proste i po prostu trafił mnie w oczy. Nie wiem, czy palcami, czy co, ale już byłem ślepy. Już nie miałem, nie byłem w stanie bić się, bo nic nie widziałem. Więc nie czuję się, że dostałem w pierdol. Leszczu, no dobra, to ja zarobiłem 300 k prawie i tyle, no i życie, no. Nie jeden by poszedł, kurde, ale ja tam wracam i będę wygrywał jeszcze. Lamus, no i dobrze. Dobrze, dobrze. Żebrak i to jaki, o Jezu. Dobrze, że dostałeś. No i dobrze, no. No, no, no. Dobra, widzowie, jakie macie pomysły jeszcze na urzędniczą odrodzenie? Cześć, Ruda. Dziękuję Semię za żurawia. Thank you, thank you. Tyle w miesiąc zarabiasz? No to się cieszę. Jak miałeś kondycję? No po tych ciocach już nie miałem kondycji. Całe ciało już mi posłuszeństwa odmawiało. Fajnie, że masz... No i pewnie, że mam kasę, no i pewnie. Odłożę trochę na dom nowy, zainwestuję w projekty, zainwestuję... długi popłaciłem, właśnie wam nie mówiłem. Popłaciłem 23 tysiące komornika i tak dalej, no. Wychodzę sobie na prostą i to jest moje życie, moje wybory. Poznam kobietę, zrobię jej zajebistą randkę, kwiatyki, wszystko i wyjazd, kurde, do Dubaju i tyle, no. Ile masz kasy? Tyle, żeby projekty robić i żyć dalej. Dzięki zamiast za czapkę. Nie, Natala nie zaproszę. Ten aktor to jest aktor topowy w Polsce i za trzy walki dostał 2 miliony chyba i to w fejmie. Prime to nie fame. Do Turcji. ja nie potrzebuję przeszczepu włosów. Ja się może nawet na łyso, na kiku ogolę. Mam wyjebane. Dobrze, my się nadajemy, no to jest nasze życie, nasze decyzje, to my się bijemy, my dostajemy po ryju i tyle, no. Co was dupa boli, czy co, kurde? Ale Lima 2, no i dobrze. Chociaż fajny content zrobiłem, zombie. Słuchajcie, mi się nie chce o walce rozmawiać, czy o pieniądzach, bo mogę wam, nie wiem, zaraz pokażę wam przelew i tyle. Ale tu nie chodzi o to, żeby wam dojebać, zrobić na złość, albo cokolwiek. Hejterzy, bo mnie to nie interesuje. Chcę porozmawiać sobie fajnie, pośmiać się o projekcie i fajnie zakończyć live'a. No ale po co? No zobaczcie, co piszą debile znowu. No, znowu jest trochę widzów więcej niż standardowo i już są jakieś debile. Już komuś coś nie pasuje. A słyszeliście o tej olimpijczyce naszej, co dostała srebro? Obiecali jej mieszkanie, a to mieszkanie nawet jeszcze nie jest zbudowane i jeszcze ma podatek za to płacić. Tym się może zajmijcie, idźcie tam hejtować państwo czy kogokolwiek, a nie. Ode mnie się odwalcie. No wiem, że hejterzy będą i będzie coraz więcej hejterów. Ja kocham hejt. Ja tak specjalnie mówię, żeby ich, wiecie, wkurzyć. Lubię hejterów wkurzać. Oni myślą, że mnie odpalili, a ja... Ja lubię, lubię. A lubię, lubię, lubię. Szkoda, że muzyki nie ma, by było z 3000 ludzi. Taniec brzucha bym zrobił. Dzięki za różyczki! Lecimy, lecimy! Niedługo trzeba wracać do treningów dobrych, nie? A kupiłem sobie dwie bransoletki takie, jedna, taka druga. O, jeszcze mięśnie są. To mi się podoba, łańcuszek taki fajny. No trochę brzucha mam niestety. Ale to tam taka, wiecie, nagroda odskocznia. Matko biała, ta, za taką kasę to bym było. Tak jest, ale ja nie mówię, czy byście się za to bili, za takie pieniądze, czy nie. Ja się właśnie nie czepiam was, nie pytam, gdzie pracujecie, ile zarabiacie, nie wyśmiewam was, nic nie robię takiego. To kiedyś Nikola wyśmiała Polaków, widzów swoich, których ma dzięki mnie, że ona nie musi za grosze pracować. Jak ona to podziała? Czekaj, jakoś tak obraziła ludzi pracujących, już nie pamiętam, nie? W życiu takich słów nie powiedział. Ja też pracowałem sobie 2 lata, wstawałem rano, wracałem, nawet miałem zmiany po 12 godzin i tyle, no. Ale wybrałem streamy i tak to leci. Stary nie ufoni, a pfu! Będę o nim mówił, jak ona o mnie gada cały czas, obraża mnie.
obraża... kurde, człowieku. To jest moje fatum, to jest moja spuścizna, więc trzeba o córci gadać. Dzięki za obserwację, lecimy. Pracuję jako... Nie, że pracuję jako dziewczynka. Ja mówię o tym, bo to jak była już Ferrariego, jak była w Hiszpanii. Nie, drogi się nie rozeszły, ona cały czas o mnie gada. Z Queen of the Black dwa dni temu o mnie gadała. Obrażała mnie, gadała urzędniczej. Trzymaj się mnie do czasu. To nieważne, to się was dotyczyło, to was obraziła i tyle. Mniejsza o to. Ładnie ci bomby na tam wypłacił. No i dobrze. Nie, ja pieniędzy nie rozdaję za darmo, trzeba zasłużyć. Dokładnie, Marcelina. Dobra, ile mamy już obserwujących na kanale? Jest już nas 8700. Pamiętajcie o obserwacji. Macie plakat na kanale, tam będą transmisje na Kiku 22 sierpnia, godzina 19. Zapraszajcie znajomych do siebie do domu, kupujcie popcorn. Jeżeli pijecie, to browar jakiś, Esperados, cokolwiek. Jeżeli nie, to kola zimna, lody, chipsy, lejsy, chitosy, jak ja tutaj mam. I będzie o 19:00 Audio Jungle, odliczanie i pierwszy kociołek po latach w 36-litrowym garnku. Kto będzie, zobaczycie sami. Chipsy. W piątek idę do fryzjera. W piątek idę do fryzjerki w Toruniu. Zobaczymy, co mi tam zrobi. Jak wygląda? Zacząłby się? Ale tak, pewnie, żebym ją zaczął, tą karierę. Tylko bardziej bym był z tyłu, nie szedłbym przed szereg YouTube'a, streamerów i nie szłoby wszystko, co jest najgorsze na mnie. Ja nie przeżyłbym tego na swojej skórze, tylko bym poczekał, aż nie wiem, pierwsze lody przebije jakiś, nie wiem, Rafonix, Rafatus, Gural, Meduza. Ja bym czekał z tyłu. Ale niestety tak nas widzowie kochali oglądać, że to my mieliśmy zawsze rekordy i to my zawsze mieliśmy przypał na takie życie. Ja się z tym mierzyłem, brałem to na klatę, co chwilę wjazd policji, zabierany komputer, dołki, jakieś tam sprawy. Takie życie. Na nas padło. Ludzie kochali streamy, ale za to były konsekwencje. Za dobrze nam szło, za duże pieniądze z tego były, więc nauczyłem się z tym żyć. Tak jak w życiu, są chwile, momenty szczęśliwe, wesołe. Jakieś związki są na początku szczęśliwe, wesołe, a potem, nie wiem, niestety zdrady, jakieś przykre chwile i tak dalej, nie? Tak jest wszędzie. W zawodzie również kupę mi się chce, no to i się wysraj, nie? Dzięki za obserwację, lecimy, lecimy. Ktoś musiał przecież przetrzeć pierwsze szlaki i to byłem ja i dużo o tym czytałem w życiu, ogólnie o historii świata, o wojnach, o różnych jakichś tam osiągnięciach.